ukrzyżowany Chrystusie, święto przemienienia Pańskiego. Oglądamy Pana Jezusa, który wybrał sobie trzech apostołów. Nie wziął ze sobą 12 apostołów na górę Tabor, a jedynie tych trzech najważniejszych, tych, którzy mieli pełnić funkcje szczególne w Kościele Świętym. Więc najpierw świętego Piotra, pierwszego papieża, później świętego Jana, swojego ulubionego ucznia, jego brata, świętego Jakuba, zwanego Wielmaszem. Właśnie dlatego ich trzech tylko wybrał, aby żeby im okazać swoją wspaniałość, swoją świętość, swój majestat i swoją wielkość. By oni wcześniej niż inni apostołowie zobaczyli prawdziwe oblicze Chrystusa. To wrażenie było tak ogromne, że apostołowie nie wiedzieli, co ze sobą czynić i zaproponowali, by rozbić namioty dla Pana Jezusa, dla Mojżesza i Eliasza. Dla apostołów było to niesamowite przeżycie, dlatego że oni, będąc jednak Żydami, którzy mieli jeszcze ograniczone pojęcie o tym, kim będzie Mesjasz, zobaczyli oto Mojżesza, który razem z Chrystusem rozmawia. To było dla nich niesamowite przeżycie i dowód na to, że Chrystus jest prawdziwie wybrany. Zobaczyli Eliasza, wielkiego świętego proroka Starego Testamentu, który sławił się tym, że dla czci Bożej, dla kultu Bożego zwalczał fałszywych bożków, fałszywe bożki i kapłanów, zabijając zresztą 40 kapłanów, którzy służyli Baalowi. Zatem dla apostołów, dla trzech apostołów zobaczenie Chrystusa w tym świętym stanie, z tym świętym, rozjaśnionym, przemienionym obliczem było dowodem na to, że Chrystus jest kimś o wiele większym niż do tej pory się spodziewali. I ten widok miał być przez nich zachowany aż do zmartwychwstania Pańskiego, żeby oni przede wszystkim mogli rozważyć tajemnicę prawdziwej istoty Jezusa Chrystusa, gdy przygotowali się oni szczególnie, by świadczyć o Chrystusie, by stać się filarami Kościoła Świętego, ważniejszymi nawet niż pozostali apostołowie. To święto jest również świętem wielkiego triumfu. Apostołowie, widząc Chrystusa w ziemskiej postaci, jeszcze przed męczeniem widzieli wspaniałego, pięknego człowieka, który jaśniał dobrocią, miłością. A to zobaczyli w Chrystusie na górze Tabor o wiele większy majestat, który świadczył o tym, że nie pochodzi on z tego świata, że jest Synem Ojca Bożego, że jego człowieczeństwo jest prześwięcone, jest przepełnione bóstwem i świętością. Jego człowieczeństwo jest zupełnie inne niż każdego innego człowieka, co do swojej godności, co do swojego wybraństwa i co do swojej łaski. Również my musimy rozważyć Chrystusa, Jego piękność i wspaniałość, Jego jaśniące oblicze. Gdy nie widzimy blichtr tego świata, gdy widzimy sztuczne światła, zwodnicze światła tego świata, to pamiętajmy, że mają się one nijak do wzniosłego, nadprzyrodzonego piękna naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest właśnie powód, by pamiętać o mocy, którą dysponuje Jezus Chrystus, którą ma w sobie Jezus Chrystus, że jest on wszechwładny i może rozkazywać wszystkim, może zapanować nad wszelkimi wrogami. Zresztą dzisiejsze święto ustanowił papież Kalikst III po zwycięstwie w roku 1457 nad Turkami. Chrześcijanie, by katolicy, przygnębieni atakami tureckimi i muzułmańskimi w ogóle, pamiętali o tym, że Chrystus, za którego walczą, za którego się biją, którego majestatu, honoru, którym prawdę bronią, że tenże Chrystus jest ponad wszelkie ziemskie piękno, ponad wszelką moc, nie powinni się o nim bać najgorszego, nawet wroga najsroższych, nawet wojsk, a potężniejszy nawet wojsk tureckich i innych. Wyłącznie należy się bać Pana Boga, bo to On osądza i On ma władzę, by strącać do nieba i do piekła, by sądzić, by karać za grzech. Pamiętajmy o tym, że Bóg karze. Bóg karze za to, że sprzeciwiliśmy każdego, kto sprzeciwił się Jego świętej woli, Jego majestatowi. Bóg jest miłosierny. To miłosierdzie wyraża się w
kupili na krzyżu, Bóg jest nieskończenie niemal cierpliwy, czekając na grzeszników, aż się wreszcie nawrócą. Ale Bóg, widząc, że nie ma w sercu człowieka ochoty na nawrócenie, każe również grzesznika, który sprzeciwia się rzeczy poważnej przystępuje przykazania Boże. I tego, jego tylko wyłącznie powinniśmy się bać, nie wielkich tego świata, nie potężnych organizacji międzynarodowych, widomych i niejawnych, które zwalczają wszystko, co dobre na świecie, ale przede wszystkim Boga, który każe nie tylko za to, że za niewiarę, również za każdy grzech śmiertelny potrafi zwróca duszę, wskazuje duszę na wieczne potępienie. Święty Bałżeniec, którego święto obchodzimy w tym tygodniu, zniósł straszliwe cierpienie dla Chrystusa, został położony na rozżarzonej kracie, która wypaliła jego skórę, jego wnętrzności. Wszystko to zniósł z radością dla Pana Jezusa. Wiedział, że ten krótki, ale bardzo dojmujący i okropny ból jest warto przeżyć po to, ażeby zasłużyć sobie na niebo. Musimy mieć świadomość, że jakkolwiek to jest wielka łaska wytrwać w takim męczeństwie, to każdy z nas winien codzienne trudności traktować właśnie jako próbę, jako sposób na znalezienie się w niebie, jako sposób, by zebrać sobie dla siebie przede wszystkim zasługi w niebie. Zasługi są przede wszystkim, każdy zbiera przede wszystkim za siebie, dla siebie samego. To ile ktoś zbierze dla siebie zasług, tyle będzie miał ich w niebie, tylko poniekąd w oddalonym sensie można dla innych zasługi pozyskiwać. Inaczej jest z wynagrodzeniem, zadośćuczynieniem. To jest możliwe, gdy ktoś jest w stanie łaski uświęcającej również wypraszać za inne osoby, przynajmniej za te, które, przede wszystkim za te, które są w stanie łaski uświęcającej. Też taka modlitwa osoby będącej w stanie łaski uświęcającej może być szczególnie skuteczna i szczególnie skutecznie nawracać grzeszników innych i nawracać jej od wiecznego potępienia. Zatem własna świętość, własne życie przez człowieka w stanie łaski uświęcającej i życie doskonałe, życie, które jest życiem w Pan Bogu i polega na zbieraniu zasług i na zadośćuczynieniu sercu Jezusowemu. Takie życie jest życiem najbardziej apostolskim z możliwych. Jeśli ktoś jest święty, to nie ma lepszego apostoła, do niego chociażby nigdy nikogo nie nawracał, chociażby nigdy nikogo nie przekonywał osobiście do prawdy Ewangelii. Święta Tereska, Dzieciątko Jezus, jest patronką misji, chociaż była karmelitanką klauzurową, chociaż jej oddziaływanie było bardzo ograniczone, przynajmniej póki żyła, po śmierci pisma rozniosły się po całym świecie. Ale będąc jeszcze karmelitanką, jeszcze żyjąc ledwie 24 lata, bardzo krótko żyła, uzyskała dla siebie i dla innych wiele łask. Prosimy Pana Jezusa, byśmy nigdy nie zapomnieli, byśmy nie stracili z przepoczu Jego piękna majestaty, potęgi, tego, że Jemu mamy służyć i tylko Jemu, że On jest naszym Królem, że On jest tym, dla którego warto jest walczyć, warto jest cierpieć, za którego warto się, do którego warto, Królestwo warto się starać, do którego warto wracać. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego, niech będzie pochwalony z Chrystusem. Amen. Boska Państwowska. Amen.